Dzień dobry, witamy. Kolejny dzień. Dzisiaj mamy sobotę. Właśnie ruszamy na plażę. Bierzemy oczywiście ponton nasz. Także pokąpiemy się, popływamy, bo po południu jest plan na szybenik. Zobaczymy, jak to wypadnie. W sumie śniadania dzisiaj nie nagrałam. Jeszcze kubki zostały tutaj. Mieliśmy i fajne musli z figami i ciasto jeszcze było figowe, także figowy poranek. To co? Ruszamy. Dotarliśmy. Woda naprawdę jest niesamowita. Dzisiaj można się kąpać, bo jest cieplutka. Cieplejsza niż wczoraj. Sprzęt czeka. Powypoczywamy troszkę. Wyobraźcie sobie, że podszedł do nas pan i zapytał, czy sprzedamy ponton, bo ma dzieci i tak dalej. No i my myślimy, kurczę, no może. Więc my jakoś takie dobre serce mamy, chcieliśmy sprawić przyjemność z Anglii państwo, także sprzedaliśmy ponton. Nie musimy puszczać powietrze. Tak, nie musimy go zabierać, tak stwierdziliśmy. No dobra, my w sumie jutro wracamy, także a oni będą mieli radość. Więc super, cieszymy się bardzo, że sprawiliśmy. Tak, tak. No jakieś tam, wiadomo, część pieniędzy się zwróciła, bo 45 euro. Także no, to okej, okay, no. Fajnie, jeszcze dorzuciliśmy jednorożca dla dzieciaków. Aha, tak. Cieszyły się dzieci strasznie. Także, ale fajnie, bo się pobawiliśmy i wykorzystaliśmy. Tak. A na przyszły rok sobie coś nowego sprawimy. Tak, tak. Więc to już koniec sezonu. Przechowywać też wiadomo, nie? No do domu nie ma sensu wieźć, nie mamy busa, także w domu też nie mamy tak miejsca, żeby przechowywać. A na przyszły rok kupimy coś nowego, czym was zaskoczymy. Piotrek skakał przed chwilą. To może pokażę? O, właśnie. Fajny skok. Napiłeś się wody, czy nie? Nie. Ale nawet z kapeluszem się wynurzyłeś. Nieźle. Woda cieplutka. Fajna. I rybki pływają. Naprawdę dzisiaj jest dużo rybek. Szkoda, że siatki nie mamy. Taki skok pobudza krężenie. Idziemy przejście dalej. Zobaczymy gdzieś tam w tamtą stronę. Zajęliśmy miejscówkę z pięknym widokiem. No niesamowicie. Widzicie tam hotel w oddali, ten drogi. Jak statek. Patrz, ale masz inną komputę. Przetrop na drugim. O, i aż fale się zerwały. Co ty mówisz? Uciekła im myśl. W każdym bądź razie z przodu są wodnice. Proszę, jaka żaglówka płynie i ciągną coś za sobą. Zbliżymy troszkę. Fajnie, fajnie. Pomimo, że są fale, ludzie pływają. Pewnie czek sparą płynie. Na pewno. Ostatnio oglądaliśmy na Netflixie rozwód ich, ten słynny. No, jest wiaterek teraz. Płynie tam motorówka.
A miałam na myśli oczywiście Johnny Deepa, bo się zastanawiacie teraz, o co jej chodzi. Tak powiedziałam tylko. Ludzi nie ma za dużo tutaj w barze. Też synek. Dzieci od czasu do czasu płaczą, ale jest spokojnie, fajnie, widok jest piękny i tak sobie chillujemy. I rozmyślamy, że to już ostatni dzień nasz, jutro wracamy. Tak szkoda. Mamy na obiad dzisiaj rybkę ze wczoraj została. Mamy chlębuś, mamy trochę ziemniaczków z blitwą. No coś tam mamy, wykminimy, podgrzejemy. I to sobie dzisiaj nawet zjemy. Już ciasta nie mamy, ale mamy arbuza na deser. Także ciasto wyszło. Ale mam zamiar wieczorem upiec z 1,5 porcji, bo chcę chłopakom zawieść. I jeszcze tak powiem Wam wstępnie, jak jest plan. Na dzisiejszy benik. Zobaczymy, co tam zobaczymy, że tak powiem. A jutro rano przed wyjazdem tak namawiam Piotrka, żebyśmy rowerami skoczyli do Wodzice na targ rybny, bo chciałabym kupić blitwę i chciałabym kupić filety z tuńczyka i jak wrócimy do Niemiec, to do domu, to zrobię taki pyszny obiad specjalnie dla chłopaków. No, zobaczymy, czy się uda, bo nie wiem, czy w niedzielę targ rybny jest czynny. No i też przy okazji Wam powiemy i pokażemy. I pewnie jeszcze jakieś owoce kupimy na drogę, może coś, no zobaczymy. Taki obiad a na kreację. Tak, to chciałabym tak, no. Umiem już tą blitwę zrobić, teraz jej kupię więcej, także pyszna była, naprawdę wyszło pysznie. Więc przepis to jest prosty i szybki. W Chorwacji można śmiało sobie przyrządzić. Nie spotkałam się w Polsce z blitwą, chyba ciężko dostać, jeżeli w ogóle jest. Wiem, że ludzie kupują nasiona w Chorwacji i sadzą w Polsce sobie. Podejrzewam, że na Allegro można kupić nasiona i posadzić wiosną. Tak, a wczoraj byliśmy tam. Po drugiej stronie jest film, więc polecamy zobaczyć, bo było super. Proszę, Piotrek. Ja mam cały temat dla nich, ale no nie, tu jest akurat miejsce dogodne, żeby opowiedzieć o dziwie. Proszę Państwa, delfiny pływają. Nie wiem, czy to widać na filmie. Delfiny pływają! Tak, widzę, Piotrek! To chyba że reki. Masz telefon, to ty pójdziesz tam szybciutko na koniec. Nie, już tak nie widać. Ale no właśnie, za późno. No, delfiny widzieliśmy przed chwilą, ale niesamowita. Pierwszy raz nam się zdarzyło. Wow. Bałtyk! To jest fajnie, bo dwa kroki i zaraz będzie głęboko. Także można tutaj spokojnie popływać. Fale nam się zrobiły. Tak, tak. Dzisiaj ostatni dzień. Ostatni dzień kąpieli. Czas leci szybciutko. Nasze vlogi dobiegają do końca. Ale jeszcze co nieco będzie parę odcineczków. Izabela pływa jak ryba.
super miejscówka, naprawdę bardzo fajnie. I wrzesień tym razem cudowny. Powiem wam, że teraz fajnie ten wiaterek zawiewa, to nie jest słońce aż tak gorąco, ale jak się stanie w takim miejscu, gdzie nie czuć tego wiaterku, to naprawdę pali. I zobaczcie, tutaj też taka ciekawa technika, tutaj państwo jest, dwoje państwo, takimi materacami dużymi, grube takie materace, to takie do spania. To wzięli tutaj, napompowali tym, nie przyszli napompowanymi materacami, wsiedli na nie i popłynęli. I jedno popłynęło do jednej bojki i się przywiązało, a drugie do drugiej bojki i poszli w kimę się opalać. Ot taki sposób na opalanie na morzu. I chłodno, i słoneczko daje. Kto wie, może im całą noc imprezują, a później po prostu na takiej wodzie sobie odpoczywają. Też ciekawy sposób. Tylko to już tak nie idzie porozmawiać. No może jak się ma jakieś krótkofalówki, to wtedy. No Izabelka wypływa daleko. Fajnie. A tam ktoś supa pompuje. Będą pływać na supie. Widać, woda cieplutka. Dobrze. To ja na razie kończę i idę do Izabeli. Pogoda super, cieplutko, woda cieplutka, naprawdę wrzesień jest cudowny. Powtarzamy to wiele razy, ale zachęcamy Was też do wypraw we wrześniu, bo naprawdę warto. Tak, polecamy na wrzesień w 100%. Przyjeżdżajcie do Krakowa. A to niestety nasz ostatni dzień tutaj. Ale nie ostatni vlog, bo vlogi jeszcze parę będzie. Tak, vlogi jeszcze będzie. Wietrznie się zrobiło, zbieramy się i ruszamy zjeść coś, tak jak mówiłam, co? I jedziemy do Szybenika. No chyba, że coś się zmieni, kamyk mi wpadł. To różnie bywa. No na sobą widzę. No właśnie, chyba, że pan się zmieni. Czekaj, wszystko mamy? Wszystko mamy. O. Izabelcia dzisiaj w takiej stylówce letniej. Także wygląda prześlicznie. No i mi się widim już niebawem. Aha, tutaj. A tu prysznic. Będzie lepiej iść. Nie wiem, czemu to było się. Gotowy? Wpadny? A nie pisało ich. Patrz, tutaj jest fajnie. Ja na rowerem stojek jest. Można postawić rower i pójść sobie do restauracji. Można się tak pokupać, także na rowerem można sobie przyjechać. To wszystko odbierać. Znowu pan wystawił mandat. No. Znowu. Tutaj 10 euro, a w Wodice 26. Szok, nie? To tutaj taniej.
Bo akurat pan mówił, że ma bilet opłacony. Także taki pan to znak, że przy waszym aucie taki pan to znak, że macie mandat. Oby nie. Sobie odpoczywają. Więc co z tym mandatem? No. Był mandat? Nie wiedzą, czy zostali, czy nie zostali. Niemcy. Tak, Niemcy. No to jest, wiecie, takie trudne jest, bo jednak musicie iść do parkometrów. No tak jak my bilet. W Primosztem tak, mieliśmy przykład. Tak, to była tragedia. Zostawiacie no, auto, idziecie wykupić bilet. Podchodzicie do jednej budki, pisze nieczynna 50 metrów dalej. Idziecie do następnej budki, na następnej pisze nieczynna 50 metrów dalej. I tam chyba jeszcze, no i dopiero w trzeciej, czyli 100 metrów ten było do przejścia, w sumie 150 metrów. Jakieś było do przejścia i nim wrócicie do auta, to już możecie mieć mandacik. A właśnie tu jest z kamerą wejście. Kwiatki robi panie, kwiatki są w tej warstwie. A tu będzie następny, tu jest nasze rykowisko, tutaj będzie stał nasz dom. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie rykowisko. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Wow, proszę państwa, co my tu mamy? Obiad z Biedronki. Dzisiaj jemy biedronkowy obiad. Wypakuj, pokaż jak to wygląda. Tak, już się nie mogę doczekać. No. Głodny jestem jak wilk po naszym kąpie. Ale pyszności. Prawda, że smacznie? Tak. Mikrofali co prawda nie ma. Proszę. Ale zaraz do piekarnika wrzucimy i będzie pycha. Trzeba się posilić. 10 minut i będzie gotowy. Włączymy sobie. O. Turbo. I tak, proszę państwa, wygląda obiadek. Innowacji. Pycha, nie? Nie, no super, super, po prostu szybko macie gotowe, ładne jedzenie, niedrogie i można ruszać dalej. I w miarę smaczne. Ale spokojnie, jeszcze mamy rybkę ze wczoraj, także tutaj uczta szykuje się. I nie tylko. Jeżeli nie widzieliście odcinka wczoraj, jak grillowaliśmy, właściwie Piotrek grillował, przygotowywał te ryby wszystkie, to zapraszamy serdecznie, bo fajny odcinek. Tak. No nie wiem, czy był wczoraj, ale ten z grillowania. Podlinkuję, bo pewnie nie był wczoraj. Wszystko idealnie wyszło.